Już 10 lat jesteśmy z Państwem. Dzisiaj Ośrodek Doskonalenie Nauczycieli Wszechnica Nauczycielska obchodzi swoje dziesięciolecie i to dziesięciolecie zbiega się z inauguracją roku akademickiego na studiach podyplomowych, które po raz pierwszy nasz ośrodek będzie organizował we współpracy z Wyższą Uczelnią Warszawską. Dzisiaj też przedstawiciele tej uczelni. Trwa w tej chwili rekrutacja na studia podyplomowe. Też będzie okazja w tych kuluarach porozmawiać. Studia podyplomowe to właśnie to na dziesięciolecie otwieramy dla Państwa, żeby było na miejscu, żeby było taniej, też troszeczkę korzystnie dla Państwa, żeby oszczędzić czas, pieniądze, żeby można było poświęcić ten czas bliskim i pracy zawodowej, zamiast dojeżdżać gdzieś dalej. Także serdecznie zapraszam i dzisiaj z tej okazji właśnie na ten 10. jubileusz, również 10. forum dyrektorów i pedagogów, na które oczywiście zapraszamy osoby i instytucje, które skupiają się wokół spraw istotnych dla ucznia, oświaty ogólnie, wychowania, edukacji. Dzisiejszy forum ma taką myśl przewodnią Szkoła wobec zmian. Oczywiście te wykłady dzisiaj poprowadzą też znakomite autorytety pedagogiczne, oświatowe, profesor Sysło, profesor Dylak, będzie też przedstawiciel wyższej uczelni. Także myślę, że warto skorzystać, bo to nigdy nie ma tak, że wszystko wiemy. Zawsze jest coś, co warto sobie przypomnieć. Przedstawiamy Państwu ofertę studiów podyplomowych, które będziemy prowadzić w tym roku w Bielawie. Studia te rozpoczynają się od października do czerwca. Studia są przeznaczone dla nauczycieli, dla kandydatów, dla nauczycieli. Mamy bardzo ciekawą ofertę z tych studiów, począwszy od kierunków pedagogicznych poprzez kierunki administracyjne. W dzisiejszej dobie nauczyciele muszą co chwilę się kształcić, co chwilę zmieniać swoje kwalifikacje, więc ta oferta myślę, że będzie bardzo ciekawa i bardzo trafi w gusta przyszłych lub obecnych nauczycieli. My akurat reprezentujemy Wyższą Szkołę Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych z Warszawy i chciałbym powiedzieć tak, taką starą maksymę, że zawód nauczyciela jest jednym z najstarszych zawodów świata. On się zmienia przez wieki i żeby nauczyciel był w pełni zdolny wytwarzać w tej chwili, wypuszczać uczniów najwyższej klasy, musi bez przerwy się doskonalić. Takim łącznikiem między uczelniami a nauczycielami są ośrodki doskonalenia nauczycieli. Dlatego nasze siły zostały skierowane na rozmowy z ODN-ami i poprzez ODN-y chcemy dotrzeć do szerszej grupy nauczycieli z naszymi studiami podyplomowymi. Ja z ramienia rektora również zajmuję się w tej chwili rekrutacją i propagowaniem studiów podyplomowych na Ukrainie. Głównie tym się zajmuję i mogę powiedzieć, że w Polsce to fajnie wygląda. Tam jednak nauczyciele mają dużo, dużo gorzej. Nie mają takich ODN-ów. Nie mają Związku Nauczycielstwa Polskiego, nie mają ODN-ów. Jest im niezmiernie trudno, ale uczelnie wychodzą naprzeciw i ostatnie roczniki swoich nauczycieli zachęcają do podejmowania studiów podyplomowych. I te studia podyplomowe będą realizowane według naszego programu.